Jestem z Jaworzna. Tomek z Jaworzna. W którym wieku się urodziłeś? W 14. W 14 wieku się urodził Tomek. Do tej pory nie zardzewiał, to się liczy. A teraz już tak zupełnie na poważnie. Tomek, ciężko chyba w tej zbroi się poruszać. Nie, da się przywyknąć. Zwłaszcza jak zbroja waży połowę tego, co ja. Świetnie, poznajmy twojego jeszcze kolegę drugiego. Cześć, jak masz na imię? Cześć, ja jestem Grzesiek. Grzesiek, ty też z jakiego okresu? 13 wiek. Jako lekki piechur kolega dzisiaj reprezentuje. Ciężko. Dobra, powiedzcie mi, chłopaki, co będziemy dzisiaj mogli, co zaprezentujecie, co będziemy mogli pokazać tutaj wszystkim dzieciakom? Znaczy, zapraszamy dzieciaki u nas na piętro koło Multikina. Tam będą mogły powalczyć na miecze piankowe, a ponadto bić naszego kolegę, którego specjalnie wystawimy właśnie na cel dzieciakom. Będą mogły użyć miecza już stalowego, tak żeby mogły mu zrobić nawet krzywdę. No, nie wiem, czy pochwalać takie zachowania, ale Tomek, jak to jest? Ty masz ciężką zbroję i to nie ciebie będą atakować, a kolega właśnie w lekkiej zbroi zostaje wystawiony właśnie na... Po prostu mnie dzieci się bardziej boją, bo jak wstanę, się przewrócę na nie, to już nie wstanę. A kolega jeszcze ma szansę się przekurwać. Super. Słuchajcie, dzieciaki, chcielibyście zdjęcie sobie zrobić z tymi rycerzami? Co? Czy ktoś się boi rycerzy, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Ja mam jeszcze takie pytanie do ciebie, ponieważ troszeczkę o was w sobie poczytałam. I wiem, że jesteście pierwszym bractwem rycerskim w naszym mieście Jaworznie. Zgadza się? Owszem. Ja mam takie pytanko. Ponieważ przeczytałam, że odtwarzacie minione czasy. Jak przez to można rozumieć waszą działalność? Co robicie poza na przykład takimi dużymi imprezami jak dzisiaj, czyli poza pokazami swoich strojów, poza pokazami walki? Czy jeszcze jakoś ta działalność jest po prostu prezentowana gdzieś na dalszych kręgach? Owszem, jeździmy po różnego rodzaju turniejach, bierzemy udział w różnego rodzaju eventach. W zeszłym roku była też wystawa z udziałem właśnie naszych strojów, żeby zaprezentować większej publice strój średniowieczny. Tutaj właśnie poprzez tą pasję, jaka się w nas zrodziła. Rozumiem. A powiedz, jak jest w waszym bractwie rycerskim z kobietami? Czy one są, czy jednak nie? W tej chwili nie ma, ale chętnie przyjmiemy. Rozumiemy, także zapraszamy kobiety do naszego bractwa rycerskiego. Jeszcze mam parę pytań do ciebie. Słuchaj, na czym w ogóle polega życie takiego rycerza w tych współczesnych czasach? We współczesnych czasach, no cóż, jeżeli chodzi o to, co robimy, czy na turniejach, czy pokazach, mamy jako piechota taką zasadę. Kiedy każą, maszeruj, kiedy masz czas, odpoczywaj. Świetnie. Powiedz mi, czy to, że jest się rycerzem, to wpływa w pewien sposób na twoje zachowanie, czy tylko w tym momencie, kiedy masz na sobie tą zbroję, czy rycerzem jest się przez całe życie? Rycerzem na pewno jest się przez całe życie, aczkolwiek jest to coś genialnego, ta pasja, która nas tutaj łączy jednocześnie, w momencie, kiedy wychodzimy razem wszyscy w strojach, wychodzimy w zbrojach, czy do bitwy, czy do walki, czy po prostu na turnieju, pościelić razem przy ognisku, wkraczamy w zupełnie inny świat. Słuchaj, widziałeś przed chwilą kolegów z OSP, tam jednak jest więcej dziewczyn. Wy, jak sami mówicie, tych dziewczyn nie macie. Nie chcesz zamienić się teraz w takiego strażaka może? Myślę, że nie. To, co mam w zupełności, wystarcza. Okej, super. Dziękuję bardzo. Powiedzcie jeszcze, jak tutaj, oprócz tego, że tam będziecie u góry, jak można jeszcze, czy można was zaczepiać, czy można was prosić o zdjęcia, co można robić? Tak, oczywiście można przyjść, zrobić sobie z nami zdjęcie, właśnie tak jak mówiłem, bić kolegę, powalczyć pomiędzy sobą, także może rodzic z dzieckiem, dziecko może wezwać rodzica, także można z nami robić praktycznie wszystko, co tylko jesteśmy w stanie wykonać. Jak was znaleźć? Tuż za Multikinem, przy zjeździe dla wózków inwalidzkich, jest nasze stanowisko. Okej, dziękuję bardzo w takim razie za to, że jesteście kolejny rok z nami i zapraszamy właśnie do rycerzy na pierwsze piętro.
Dzięki, siema.